Czy to faktycznie były wakacje, czy jednak nie do końca? Wszyscy jak wracam mówią mi, jak wakacje, pytają, jak wakacje? To naprawdę nie były wakacje, w sensie to wygląda jak wakacje, bo jedziemy bardzo daleko i przeżywamy ciekawe przygody, ale gdyby to miały być wakacje, to one powinny trwać 3 miesiące i powinny być jednak przerwy między tymi rzeczami, ale my przeżywaliśmy 3 sytuacje, przygody w ciągu jednego dnia, bardzo często 3, czasami 2, na które trzeba było dojechać, które trzeba było zorganizować, w które trzeba było wejść, coś o nich wiedzieć. To był tak intensywny czas, że jak ja wróciłem po tych 3 tygodniach, to naprawdę byłem wtedy już gotowy na wakacje, ale to, co tam przeżyliśmy, naprawdę w żaden sposób nie było podobne do wakacji, jeżeli chodzi o intensywność i poziom zmęczenia.